Cześć, tutaj Bart Staszewski. Przygotowałem dla Was odcinek o strefach wolnych od LGBT, no ale niestety on musi poczekać, bo dzisiaj prezydent Duda postanowił wyżygać się na osoby LGBT. Na uroczym spotkaniu w otoczeniu dzieci i heteroseksualnych rodzin ogłosił kartę praw rodzin. Heteroseksualnych rodzin, oczywiście. Zobaczmy, co w niej jest. I tu, proszę Państwa, przede wszystkim małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Oczywiście obrona tradycyjnego małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, inaczej mówiąc przez pary jednopłciowe. Nie mam, proszę Państwa, wątpliwości, że takie rozwiązanie nie może być wprowadzane. To jest obca ideologia. Zakaz adopcji, bo przecież adopcję przez parę jednopłciową, parę dwóch gejów lub dwóch lesbijek są czymś niedopuszczalnym i obrzydliwym. Bo przecież nie ma nic lepszego dla dzieciaka, niż wychować się w domu dziecka. To jest oczywiste dla całego tego pisowskiego oszołomstwa wraz z prezydentem Dudą. To jest ich marzenie i ideologia domów dziecka. Dziecko powinno siedzieć w domu dziecka i z niego najlepiej nie wychodzić. A już na pewno, żeby nie dotknęło go jakiekolwiek gejostwo. Jakim trzeba być skurwy synem, żeby odmawiać dzieciom, które siedzą w domu dziecka. Bezpiecznej rodziny. Myślę sobie o tym i zastanawiam się, jak się czuje w tym momencie pani Duda i jego córka, które muszą wytrzymywać z tym człowiekiem, który mieni się prezydentem wszystkich Polaków, bo tak, prezydent Duda ciągle to podkreśla, który teraz mówi, że dzieci nie zasługują na bezpieczeństwo, dzieci nie zasługują na to, żeby wychowywać się w bezpiecznej rodzinie, tylko idzie w tą pisowską retorykę, pis, retorykę kościoła katolickiego, który ma najwięcej na sumieniu, przenoszenia pedofili z parafii na parafie, i mówi teraz, że będzie bronił rodzin przed obcą, ideologią. Ale ciekawe zaczyna się dopiero później. A więc zakaz propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych. A więc, co nam obiecuje prezydent? Jedną wielką, jebaną strefę wolną od LGBT. Od granicy do granicy, od morza aż po góry, jedna wielka Polska katolicka, strefa wolna od LGBT. Taka prawda. Marzenie Ordo Iuris, marzenie każdego polskiego prawaka. To jest obietnica zmiany polskiego prawa na wzór rosyjski. Zakaz finansowania działań antydyskryminacyjnych w miastach, zakaz polityki otwartości, właściwie koniec. Duda przekreśla to w dwóch słowach: obca ideologia. Nawet patronat nad Marszem Równości albo udział prezydenta lub prezydentki miasta w Marszu Równości staje pod znakiem zapytania, bo za chwilę znajdzie się jakiś prokurator pisowski albo jakiś sędzia, który będzie ścigał takiego prezydenta odważnego za to, że w ogóle pojawił się jako przedstawiciel miasta. Na Paradzie Równości albo na Marszu Równości. To jest nie do pomyślenia, co robi prezydent. Jak sobie tak patrzę na to, co tu jest napisane w tej karcie rodzin, którą też widzicie teraz na ekranie, e, i na tym pierwszym zdaniu, rodzina to najmniejsza wspólnota, w której dorastamy i dojrzewamy, e, to fundament naszej tożsamości, i za chwilę później polska rodzina musi mieć zapewnione godne warunki do życia bez obaw o biedę czy zaangażowanie niszczących ją ideologiami. To sobie myślę, kto to napisał? Czy naprawdę prezydent polski wierzy w to, co pisze, albo w to, co podpisuje? Bo ja rozumiem, że on ma taką tendencję, że jak dostaje długopis do ręki, to podpisuje wszystko, co mu się daje, zwłaszcza w nocy o północy, bo tak działa prezydent Duda. No ale. Jak my, jako osoby LGBT, mamy się czuć w Polsce, w której albo rzucają w nas na masza kamieniami, albo mówi się o nas obca ideologia. To jest obrzydliwe, co mówi prezydent. Jak czytam Kartę Rodzin Dudy 2020, to mi się szczerze powiedziawszy, żygać. Żygać. Ten człowiek, którego nie chcę już nazywać w jakiś brzydki sposób, który się mieni prezydentem wszystkich, albo powinien z założenia być, bo tak mówi się w konstytucji, tak mi uczono w szkole, yy, będzie naszym prezydentem dalej i będzie realizował ten plan na polski. Który, który przedstawił w karcie rodzin, czy może będzie to inna osoba, niezależnie od poglądów? To jest Wasz wybór. Jest co najmniej kilku kandydatów, którzy mogą być lepszym wyborem niż prezydent Duda. Także pamiętajcie, że 28 czerwca są wybory, i powiedzmy wspólnie, jednym głosem w jednym chórze: Panie Duda, wypierdalaj z pałacu.